that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met and I'm not even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. No, dotarliśmy do parku. Zaliczyliśmy pierwszy spacer. Martusia bardzo głodna. Cały czas narzeka, że chce iść jeść. Ona chce iść jeść. Ja uważam, że moglibyśmy iść tutaj na rynek i coś by było dobrego. O sobie tak smacznie śpi, że szkoda mi było zbrać do domu. No jak się obudzi w międzyczasie, to gdzie go będziesz karmić? Szkoda mi jest go brać do tego. Dobra, no nie no. To na wynos coś? Pizzę znowu. Nie pizza, dlaczego pizza? No ty, a ty... Przecież możemy wziąć jadłodrwala albo coś tam. Pierogi i tak dalej. Ładne. No to jedziemy do samochodu, napijesz się szwabsa, zadzwonisz, podjedziemy po jedzenie. Nie, co chcę. Czekaj, bardzo to chcę. Co chcę? No co masz ochotę? Może mnie natchnie. Tylko nie mów pizza. Nie wiem jeszcze. Chociaż ta pizza z tą rukolą była taka... Znaczy nie, ja nie muszę mieć pizzy, ja mogę zjeść cokolwiek. A propos wózka, to sprawdza się póki co super. Tak, młody śpi tak, że jak suseł. Jak suseł i zadowolony taki, że... Bardzo fajnie się go prowadzi. W sumie myśleliśmy, że będziemy jakieś pół godziny na spacerze. Jesteśmy aktualnie godzinę, bo jemu się tak słodko, smacznie śpi, że aż mi szkoda go przekładać do fotelika. Ciepły. Go tam... Ciepły jest. Ciepły, ale patrzę jeszcze sobie tutaj w środku, ale tak już sam raz. A tak sobie słodko spię. Jak się tak... Zawsze mama mówiła, że jak z świeżego powietrza się tak naje i tak dalej, wtedy będzie lepiej spał w nocy. Po prostu jest tym chodzącym GPS-em, znakiem drogowym. Zmiana planów, olać przecież jakąkolwiek restaurację, bo mój mąż jest restauracją samą sobie i robi burgery. Zrobimy burger dzisiaj, bo je bardzo lubimy. Znowu będzie burger. Ale jak zrobi mój mąż burgera, to w żadnej restauracji takiego burgera nie ma. Przepraszam bardzo, tak to po prostu wygląda i tak. Jedliśmy, jeszcze dobry był nad morzem, ten twój tak, burger. Tak, też był bardzo dobry. Był, ale ja się boję zamawiać burgerów, że dostanę ten taki placek Plastony, mięsny z Biedronki. Taki suchy. No. Także kochanie, do domu. Ja ci nakroję sałaty. Okay, znam, co pomoże tam. Ci. Tak. Jem, jestem taka głodna. Jest dzień kolejny, zjedliśmy wczoraj hamburgerki, były pyszne. Krzysiu już pojechał i żebyście w ogóle byli w wątku, o co chodzi. No nie, bo tak przeskoczyliśmy, nagle sterylizujemy butelki. Powiedz sterylizować. 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 Pierwszy raz właściwie to robimy. O, patrz, one mają różne wymiary tutaj. Tak? Widziałam. No. Nie wiem, czy to też te gumki. No, ona dawała smoczki, więc chyba gumki też, no nie? No. To nie wiem, czy do tego można nawalić jak do zmywarki. Nalać wody? Nie jeszcze. Daję laktator. W ogóle to jest pierwsza taka sterylizacja. Jeszcze żeśmy tego w życiu nie robili. Trochę się stresuję. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie w stanie takim, jak wchodzi do mikrofalówki. Teraz 200 ml wody, dobra. Tak. A ja muszę zapuścić brodę. Tak się źle czuję na tych filmach bez tej brody. Co ty gadasz? No, obrabiam te filmy i wyglądam, kurde, jak nie wiem. Jak taki rozmemłana kałuża taka. No co ty? No. W ogóle ja bez tak, charakteru. Ja się tak czuję bez makijażu, widzisz? No ja potrzebuję brodę jednak. No ale ja makijaż. Uzyskać ten charakter taki, wiecie, że się mnie boją na dzień. Że się nie boją. No, ale nie, no to widzisz, facet ma zarost, a kobieta ma... Makijaż. No widzisz. Ale to już tam widziałam, że pokazują takiego mema. Tak byś tego Adama Van Wendlera zobaczyła bez brody. Pewnie wyglądałby dziwnie. No miał kiedyś krótszą brodę. I go nie poznałaś. Nie poznałam go, no. Z dłuższą brodą wygląda lepiej. Nie wiem, ale fajnie jak się coś wygląda fajnie. 100 lat! 100 lat! O, 100 lat! 3 razy! Tatuś! Kichnął 3 razy jak tata. To na pewno mój syn. Na pewno. Na pewno. Krzyś nigdy nie kicha mniej niż 3 razy. Dałaś 200 ml? Tak, dałam. Ale jaki to był?
Jaka duma! Jeszcze zaczął jeździć na rowerze, no kiedyś dał ci coś, kinął 3 razy! Na razie się cieszymy z takich sukcesów, no później będziemy się cieszyć. 1000 watt to było ile? 4 minuty. Na razie się będziemy cieszyć z takich sukcesów, a później będziemy się cieszyć z większych. Na razie kichnięcie 3 razy jest mega sukcesem. A tak w ogóle, to mamy rocznicę. Tak, mamy dzisiaj rocznicę. Którą, kochanie? A tam którą? Najważniejsze, że wiemy, że dziś. No 8. 7? 7, 8 idzie. No to mamy 8. 7, 2014. No. To 6, 7. No. 8 idzie. Ile nad tym myślałaś? Swój mało, jak rozmawiałam, to liczyłam. To już to liczyłyście, bo tak nie wiedziałem, że nie będzie wiedzieć tak. Najlepsze, znaczy najlepsze, najgorsze z tego wszystkiego, że jeszcze nie wchodzi mi obrączka na palec. A mi nie chce zejść. Każdy niesie swoje troski. No, więc wymyśliliśmy sobie tak, że dzisiaj zjemy sobie pyszną kolację w domu, zamówimy coś, po prostu ja sobie... Świecę te sprawy, Martus się ładnie ogarnie tutaj. Ja zajadę po jedzonko. Ja przygotuję klimat, uśpię małego. Jak? Ululam go cycem. Dobrze, uśpię małego. Mam tę moc, kochanie. Mam tę moc. Tak, jak dzisiaj zaczęliśmy czytać książki, to Krzyś zasnął. Tak, ja zasnąłem. Czytaliśmy dzisiaj parę bajek na próbę. Niepokojące jest to, że tylko gdy przestaliśmy czytać, to młody się obudził. No nie? Jak czytaliśmy to... Jak go odłożyliśmy, zamknęliśmy książkę. To już? Koniec? Dlaczego koniec? Także dzisiaj mamy rocznicę. O tej porze to sobie z kochaniem mówiliśmy tak w kościele. Tak. No, już to chyba była ta pora. I w międzyczasie wypikał nam tutaj Trulis. Zazwyczaj nasze rocznice spędzaliśmy tak, że gdzieś tam jechaliśmy. Raczej nigdy nie spędzaliśmy jeszcze w domu rocznicy. Nie było. 7 lat zawsze coś żeśmy kombinowali. Tak. Gdzieś kino jakieś, bukiet kwiatów, ładna bielizna. O. Teraz stanik do karmienia. No a teraz mamy tutaj spędzamy ją w trójkę. Inne rzeczy, ale w przyszłym roku już spędzimy to normalnie. Tak, młody pójdzie do dziadków. Mhm. Jednych bądź drugich, ale który się pierwszy zgłosi. No nie śpimy, po co będziemy nie spać? Śpimy. Napaliliśmy w kominku, bo było trochę chłodno. Na polu jest 10 stopni. Kominek jest na tyle super, że akurat ciepło idzie też nam na górę. To jest biokominek z Castoramy. Tam go kupiliśmy, jest super, dobrze się sprawdza. Teraz wybralibyśmy inny kolor, takiego koloru drewna. Tak. Właściwie to też jest z drewna, więc jak nam się to kiedyś zepsuje, to zrobię z prawdziwego drewna, tak jak zrobiliśmy tą konsolę. Ten wychodził 1400 zł za cały biokominek z paleniskiem. Te drewienka, które są w środku, kupowałam osobno na Allegro, bo zazwyczaj nie wiem dlaczego dokładają do tego takie kameczki. Czy one może mają jakoś dogrzewać, czy coś tam? Może mają się nagrzewać i trzymać dłużej ciepło, bo na pewno bardzo mocno nagrzewają się te drewienka. One się aż do czerwoności nagrzewają. Dziś tak pomyślałam, bo on z tyłu ma te wolne przestrzenie. No. Nie? W środku. I zastanawiałam się, czy by nie powkładać tam szamotek. No jakbyśmy tam dali szamotki, to by na pewno trzymał dłużej, bardzo długo. No. Tak, dłużej ciepło, no nie? Czy biokominek w ogóle czuć? Wszystko zależy od biopaliwa. Znaczy, ja go nie czuję tutaj, natomiast jak wyjdę na górę, to na górze go czuć. Tak, czuć, albo jak wyjdę na zewnątrz i wrócę, to też czuję. Aha, tak. Ale jak cały czas w tym jesteście, to nie jest nie czuć, bo to nie jest właśnie taki przeszkadzający zapach. Tylko my nie mamy żadnych dodatków tych zapachowych, bo raz mi mieliśmy guzik, to dawało, było takie drażniące i niefajne, ale sam kominek, biokominek polecamy. No jest super, mega. Super rozwiązanie, zwłaszcza taki większy, który wiesz, naprawdę nagrzewa to pomieszczenie. On się nagrzewa cały, bo tutaj ta część też jest ciepła. No nie tutaj, tak. to jest gorące, tutaj jest gorące, także to wszystko, no to jest zimne tutaj ta strona. Tak, najbardziej jest tutaj ciepłe, więc jedynie na górę można byłoby dać szamotki. Jeżeli ktoś chce taki klimat kominka, bo on naprawdę daje klimat. Jak się wieczorem, wiesz, jesienne wieczory, herbatka, fajny film, świeczki podpalasz na kominek, to daje naprawdę rewelacyjny efekt. To jeszcze ma szybę, to jest super, przynajmniej dla nas, dla psów. Psy przynajmniej są bezpieczne za tą szybą, nie ma tutaj problemu, bo poprzednio mieliśmy taki bez szyby, to w tym momencie przy daleniowi Alicie, to bym go nie odpalił. Ta szyba zabezpiecza absolutnie wszystko. Poza tym Alita nie chodzi blisko kominka, bo ona chyba czuje to ciepło, tak mi się wydaje. Tak, no. No dobra, no to mamy zdezynfekowane te buteleczki. Tak, teraz mogę iść i odciągać. Dalsza część testów laktatora. Jeszcze się wstrzymuję. Powiem wam może na następnym vlogu co i jak. Pokażę w końcu jaki mamy. Jak na razie nie zapraszając jest dobrze. Ale wszystko zobaczycie w kolejnym. Otworzymy to, zobaczymy co tam. W środku piszczy.
zagotowało się. No i co? No i 24 godziny, tak? A, to jest całe gorące. Wszystko się nagrzewa, to może te 4 minuty, nie? Żeby były. Dobre to. No u nas nie jest sterylnie, ale czasami te butelki to musi człowiek wyparzyć. Spoko to jest, bo gotowanie tych butelek, jak mam czajnik wystawiony, już mnie zaczynało denerwować. No to jest tego czajnika teraz dużo korzystamy, bo tak potrzebujemy mleko dorobić albo coś. No właśnie, bo to jeszcze musimy trochę młodego dokarmić. Silnych łop, dużo jedzenia, bo dużo. Matka, że nie da rady produkować. Słuchajcie, Krzyś pojechał po coś dobrego. Mi tutaj mały sobie zasnął. Chciałam się trochę ogarnąć, ale włosy przede wszystkim, ale po prostu no nie bardzo mam jak. Jestem przykuta do maleństwa, więc nie będę teraz szaleć. Mam nadzieję, że zdążę zanim wróci. Pojechał po jakiegoś szampana, wiecie, bez procentu, ale z bąbelkami, więc będziemy świętować, jak małe pozwoli, zjemy sobie jakąś wspólną kolację przy świecach. Mam nadzieję, że zdążę ogarnąć te świece i tutaj przygotować stół. Także trzymajcie kciuki. Ja już mam jedzonko. Zamówiliśmy sobie w restauracji, bo dzisiaj nie damy rady do niej pojechać razem, więc sobie zjemy w domu, ale też z restauracji. Wziąłem kwiatki i wziąłem też bezalkoholowego szampana. I jadę do domu. Będziemy szamać i świętować. You've been chasing after dreams, thinking that they're out of reach, and you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time two hearts don't fit, that's why people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Cause it's just me and you. Don't question me or my love. I swear that I'll be faithful for forever. And don't worry what the world may say. I swear that we can make it. I swear that we can make it. This place is full of broken